Dzień dobry. Witam wszystkich. Witam wszystkich na szóstym zlocie krótkofalowców Pszczelnik 2018. Na moment proszę o chwilę uwagi. Nas jest jeszcze w tej chwili mało. Wiadomo, że koledzy i koleżanki będą w trakcie trwania imprezy docierać. Ja bym chciał króciutko zacząć może od jednej rzeczy. W ubiegłym roku odszedł od nas Bronek SP1, Roman Wanda Urszula. Chciałbym, żebyśmy zaczęli ten zlot minutą ciszy dla upamiętnienia Bronka. Dziękuję. Rozpoczynamy szósty zlot krótkofalowców Pszczelnik 2018. Chciałbym przywitać pana burmistrza miasta i gminy Myślibórz, pana Piotra Sobolewskiego, który zaszczycił nas swoją obecnością. Witamy pana Piotra. Również witam serdecznie pierwszego sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców Piotra Skrzypczaka SP2 Jadwiga Maria Roman, członka Prezydium Zarządu Głównego PZK oraz prezesa Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK Janusza Tylkowskiego SP1 TMN. Witam również oczywiście wszystkich przybyłych, telewizję Myśliborską. Witam pięknie gości z Litwy, z Broniusem, LY2 Maria, LY5 Oskar i Albinasem z LY2 Maria. Nie pamiętam imion i kolegów dwóch pozostałych, także również serdecznie witamy. Witam kolegów z Niemiec, którzy przyjechali. Widziałem Jurgena, no właśnie tam jest, i z kolegą. Jeszcze kilka osób z Niemiec, wiem, że dojedzie również. Witam wszystkich uczestników zlotu. I cóż, przekażę mikrofon dla pana burmistrza. Proszę o otworzenie zlotu. Będzie to dla mnie, szanowni państwo, wielka przyjemność, ale ja jeszcze dodam swoje witam. Witam serdecznie w Myśliborzu małych i dużych, dorosłych i niedorosłych, płeć piękną i płeć męską. Witam serdecznie wszystkich państwa na wyjątkowym szóstym zlocie w Myśliborzu krótkofalowców. Wyjątkowym też z tego powodu, że jest to zlot o randze międzynarodowej. Tak jak powiedział pan prezes, witamy serdecznie gości z Litwy, więc Labadiena, Lituania, Labadiena, Lituania, Sfikej, Twikej, Myśliburzu, Bendruomene, Labadiena. Witamy serdecznie również gości z Niemiec. Ich begrüße euch ganz herzlich in Myśliburz, liebe Gäste aus Deutschland. Ale witam oczywiście swojaków Polaków tu na ziemi myśliborskiej. Witam raz jeszcze serdecznie w Myśliborzu. I bardzo dziękuję za to, co państwo tutaj dla nas i dla siebie oczywiście, dla własnej przygody, pasji, całymi rodzinami robicie, bo państwo podnosicie rangę tych wydarzeń, które mają w tej chwili miejsce w Myśliborzu. Ten weekend związany jest z obchodami 85. rocznicy bohaterskiego przelotu nad Atlantykiem, dokładnie 85 lat temu, rankiem z Nowego Jorku. Steponas Dawius i Stasis Girenas wylecieli Lituaniką, kierując się do Kowna. No i zabrakło naprawdę niewiele, aby tam dolecieć. Tak czy inaczej, Atlantyk pokonali. Dzięki państwa obecności, dzięki tym państwa wysyłanym wiadomościom w eter, ta informacja o tym, że ta historyczna uroczystość ma miejsce w Myśliborzu, no, zyskuje dodatkowy poklas. Za to bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście prezesowi Stefanowi Jaworskiemu, że dalej jest tą lokomotywą, czy tym niedźwiedziem, różnie tutaj o nim się mówi, i że ciągnie ten wózek. Na ręce pana prezesa list gratulacyjny z podziękowaniem za organizację tego niezwykłego przedsięwzięcia wręczam w tej chwili, panie prezesie. Mały prezencik również na dobry początek panu prezesowi i panu sekretarzowi Piotrowi wręczam. I tym samym stwierdzam, że szósty zlot Myśliburz
Anno Domini 2018 uważam za otwarty. Niech się dzieje. A ja podziękuję panu burmistrzowi za gościnę na terenie Myśli Boża i w ramach tego przekazuję tutaj, abyśmy dobrze o sobie mówili, do gabinetu proporzec książkę na temat i logo zachodniopomorskiego działu terenowego. Bardzo dziękuję. Jeszcze chciałbym podziękować Piotrowi również takim logiem artystycznym za wspieranie zachodniopomorskiego działu terenowego. Oddaję mikrofon sobie. Dzięki. Okej, fajnie. Panie burmistrzu, mam nadzieję, że książka się trochę przyda. Okej. No i czegoś tam nowego również o krótkofalarstwie chyba się dowiemy. Bardzo dziękuję. Także, ale najpierw przekażę mikrofon dla Piotra. Witam wszystkich w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców. Tak się składa, że tutaj chyba jestem jedynym członkiem tego gremium, bo jest jeszcze Janusz. Impreza jest zacna, tak jak pisałem w komunikacie. To jest nie tylko impreza krótkofalarska, ale tutaj dzięki Stefanowi i dzięki kolegom z Litwy, to jest impreza most pomiędzy Polską a Litwą. I my jesteśmy tylko nośnikiem informacji. Ja tak to przynajmniej traktuję od czasu, kiedy zacząłem tu przyjeżdżać, że sama impreza ma charakter krótkofalarski, ale służy przede wszystkim upamiętnieniu wydarzenia, no już teraz sprzed 85 lat. Cóż, jeśli chodzi o samą organizację, którą reprezentuję, nie mam wiele do powiedzenia w tej chwili. Wszystko jest w normie. Można ze mną rozmawiać, jestem na miejscu cały dzień dzisiaj, jutro zresztą, że sama impreza ma charakter krótkofalarski, a proszę bardzo, nie ma pytań, na które nie mógłbym odpowiedzieć. Co było pierwsze, jajko czy kura? Właśnie, co było pierwsze, jajko czy kura? Ogólnie mogę powiedzieć tylko to, że stowarzyszenie ma się dobrze, finanse są w porządku, bardzo w porządku i mamy wszystkie sprawy, które były zaplanowane, że mają być zorganizowane, się dzieją. Także, że po prostu tutaj jest wszystko jak najlepsze. Także dziękuję bardzo, życzę wszystkim miłego pobytu, a teraz mamy taki bardzo miły moment. Mam zaszczyt poprosić tutaj dwóch kolegów, którzy uchwałą Zarządu Głównego z dnia 16 czerwca tego roku zostali uhonorowani złotymi. Życzę wszystkim miłego pobytu, a teraz mamy taki bardzo miły moment. Nasza SP1 IVL. Drodzy Państwo, ja się dowiedziałem, że Piotr od 43 lat społecznie prowadzi klub krótkofalarski w Barlinku. Stanisław. Elegancko legitymacja wypisana, proszę, dla Stasia, odznaka ma numer 41. Odznaka ma numer 41 przez Z. Zaraz pogratuluję, tak. Jest to jednak najwyższe odznaczenie nasze tutaj. Stasiu, gratuluję. I teraz taki drobny upominek. Książeczka naszego kolegi Tomka SP6T i biblioteka krótkofalowca na płycie. Także gratuluję. Wielki zaszczyt dla mnie, że ja mogłem się tym odznaczyć. No, dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Naprawdę jest to dla mnie ogromny zaszczyt. I jeszcze raz dziękuję. Serdecznie panu gratuluję. I jest jeszcze jedna złota odznaka dla Radka.
SP1 Olga. Radek. Idzie, jest. Żółty, widać. Dobrze, dojdziesz jeszcze dalej. Proszę bardzo, legitymacja, do odznaki i odznaka. Proszę bardzo. Byliśmy w pierśni. Prawie pół wieku. Może dożyję do powietrza. Spokojnie. Moje gratulacje. Dziękuję uprzejmie. Jest również upominek w postaci książeczki Tomka SP6T i Biblioteki Krótkofalowca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to odznaczenie. Muszę powiedzieć, że niedługo minie mi 50 lat pracy na pasmach. Pierwszą licencję otrzymałem w 1970 roku i od początku jestem związany z Polskim Związkiem Krótkofalowców. Z małą przerwę, wtedy kiedy mieliśmy takie bardzo nietypowe sytuacje polityczne w Polsce, ale o polityce nie będziemy mówić. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Brawo. Gratuluję. Niech pan z nami jeszcze stanie do wspólnego zdjęcia dla fotoreporterów. Dla programu Trzeciego Polskiego Radia. O! Dobra. Dziękuję. A ja teraz jeszcze poproszę pana prezesa może tutaj do mnie. Albo pana prezesa poproszę o wręczenie paru podziękowań. Ja będę panu podawał. Poprosimy pana Piotra Skrzypczaka, SP2 JMR. Taki dyplom oddziałowy, podziękowanie za wspieranie oddziału. To jest podziękowanie właśnie za wspieranie oddziału zawsze i wciąż. Oddziału 14 i nie tylko w ogóle za pracę taką na rzecz krótkofalarstwa, ale szczególnie naszego oddziału. Chciałbym zaprosić Tadeusza Ciszewskiego, SP1 Roman, Karol Roman. Tadeusz będzie prowadził konkurs RUFS XP. Zresztą prowadzi już od kilku lat, a w zasadzie szósty raz, bo od początku, od pierwszego zlotu. Przyjeżdża do nas ze Świdwina, prowadzi konkurs. Zapraszamy. W tym roku bardzo ciekawe nagrody będą. Chcę powiedzieć tak, za pierwsze miejsce będzie bon, powiedzmy, na zakup jakiś tam czegoś u SP1 BKS-a w kwocie 200 zł, ale również jest kilka ciekawych, fajnych nagród, które również przywiózł kolega Janusz SP1 ALK, które będziemy wręczać za udział w konkursach, które dzisiaj będą się odbywały na terenie, na naszym zlocie. Także dziękuję ci pięknie. Adaś jest poszkodowany. Tak, nie jest poszkodowany. Adasia też poprosimy. Zajrzyj mi Adama, dobra? Moment. Adam Wróbel, SQ1, Paweł Stefan Lucyna. Ty, Adam, mieszkasz dalej w Cieszynie? Tak. To tam obok mnie, gdzie ja kiedyś mieszkałem, bo ja mieszkałem w Lekowie, nie wiem, czy wiesz. No także, tym bardziej. Chciałbym zaprosić również Stanisława Smolenia, Stasia SP1 IVL. Ja już od razu czytam za co. W podziękowaniu za przygotowanie konkursu łowy na lisa na szóstym zlocie krótkofalowców Pszczelnik 2018. Co prawda w tym roku nie uwzględniłem Leszka, jako że nie wiedziałem, że przyjedzie, ale razem z Lechem SP3 Jadwiga Ludwik Maria chyba, nie? Ten konkurs poprowadzę. Maria Ludwig Jadwiga. Poproszę kolegę Józefa Durć, SP3 Stefan Barbara Yokohama. Jest. Józek przygotował dzisiaj też prezentację. Drucz. Znowu poprawimy. A u Józka zawsze to się zmienia.
W każdym bądź razie Józek, sorry, przepraszam, ale zmienimy. Poproszę również Zenka Czubę, SQ3 Karol, Natalia Grażyna, naszego MyGyvera. Panie Zenku, krótko, w podziękowaniu za zaangażowanie i pomoc techniczną w przygotowanie 6. zlotu krótkofalowców Pszczelnik 2018. Zenek co roku przyjeżdża tutaj na zlot i co roku okazuje się, że nie mamy gwoździa, nie mamy młotka, nie mamy sikiery, nie mamy czegoś, nie mamy siły fizycznej, żeby samemu coś sobie poradzić. Zenek zawsze jest. Także za to dziękuję. I ze wszystkim również, Stefan. I na przyszły rok, jeżeli będę na częstotliwości, to wiesz, na pewno będę, bo emeryt ma to do siebie, że pieniędzy to rozmaicie, ale czasu ma. Zenek co roku przyjeżdża tutaj na zlot i co roku okazuje się, że nie mamy gwoździa, nie mamy młotka, nie mamy sikiery, nie mamy czegoś, nie mamy siły fizycznej, żeby samemu coś sobie poradzić. Zenek zawsze jest. Także za to dziękuję. Również przygotował tutaj prezentację, mity, tajemnice o antenach i różnych innych rzeczach. Także z góry dziękuję. Chciałbym również podziękować koledze SQ1 Karol Adam Roman, Dawidowi Rach, który co roku systematycznie nas razem z tatą wspiera. Patrz, no to panie Jata, bym chciała, zmienimy. To poprawimy. Ale dostajesz. No i jeszcze będzie dyplom. Dziękuję Grzegorzowi. Technicznie nie udało nam się wydrukować. Także tyle ode mnie. Ja bym chciał tutaj zaprosić jeszcze koleżankę Weronikę na chwilę. Weronika, bardzo proszę. Co prawda, wiesz, podziękowania to będą później. Ale słuchajcie, Weronika, powiedz, gdzie te piękne rzeczy były zrobione najpierw, a ja je pokażę. Statuetki, które będą nagrodami w dzisiejszych konkursach, zostały wykonane w warsztacie terapii zajęciowej w Kamieniu Wielkim. Przy udziale osób niepełnosprawnych, uczestników warsztatów. Także Weronika, za to pięknie dziękujemy. Ale Weronika przywiozła jeszcze tutaj jeden prezent. To jest samolot wykonany również przez uczestnika warsztatów terapii zajęciowej, przez Leszka. Jest to osoba bardzo słabowidząca, która ma problemy z poruszaniem, ale Leszek się nie poddaje. I po tym, jak usłyszał historię litewskich lotników i tego zlotu tutaj krótkofalarskiego, jak mu o tym opowiedziałam w pracy, to bardzo się przejął tą historią i postanowił wykonać taki samolot. On na co dzień wykonuje takie różne, przeróżne stwory, modele. Jest bardzo skromną osobą i wykorzystuje materiały takie odpadkowe. Papiery, jakieś gilzy po papierze, klej, i z tego wykonuje. I on własnoręcznie, samodzielnie wykonał ten samolot. On się nawet składa, bo wziął pod uwagę. Bardzo się przejął tą historią i postanowił wykonać taki samolot. On na co dzień wykonuje takie różne, przeróżne stwory, modele. Jest bardzo skromną osobą i wykorzystuje materiały takie odpadkowe. Papiery, jakieś gilzy po papierze, klej, i z tego wykonuje. I on własnoręcznie, samodzielnie wykonał ten samolot. On się nawet składa, bo wziął po... Tak, to jest w rzeczy samej replika lituaniki, którą poruszali się Dariusz Girens. Dziękuję. Na pana ręce. Tutaj. Dziękuję. No i nareszcie lituanika doleci do Kowny. Wreszcie. Dziękuję. Fajnie. Drodzy Państwo, my jeszcze będziemy mówili o warsztatach terapii zajęciowej w Kamieniu Wielkim. Pragnę przekazać Państwu samolot wykonany przez niepełnosprawnego Leszka Szemerluka, uczestnika warsztatu terapii zajęciowej w Kamieniu Wielkim. Leszek jest niezwykle skromną osobą o wielkiej wyobraźni. Choroba sprawiła, że bardzo słabo widzi i ma problemy z poruszaniem. Realizuje swoją pasję i talent, tworząc przeróżne postacie z wykorzystaniem materiałów niepotrzebnych, wyrzucanych, takich jak stare gazety, gilzy z papieru toaletowego i klej. Spod jego rąk wychodzą magiczne stwory, zwierzęta, karykatury i przeróżne modele sprzętów. Po tym, jak usłyszał historię litewskich pilotów,
Stepanusa Dariusa i Stasisa Gierenasa wykonał samolot, którym lecieli. Z opisu i z tego, jak zapamiętał ten typ samolotów, stworzył prezentowany model. Oczywiście nie byłby sobą, gdyby co nieco mu nie ujął lub dodał. Proszę przyjąć ten upominek jako znak tego, jak poruszająca może być historia litewskich pilotów. Pani Weronika Kuchowicz. SQ1 KSL, instruktor terapii zajęciowej. I ten list również bronił na twoje ręce, żeby jako uzupełnienie. A ja, proszę państwa, proszę koleżanek i kolegów, chciałbym przywitać przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej z PZ Polskiego Związku Krótkofalowców, Jurka Halina Franciszek 1 Dorota. Pokaż się, Jurek, a może kilka słów na przywitanie również. Jakąś tajną teczkę tak. Masz tajną teczkę, już się cofam i się boję. Witam wszystkich. Witam wszystkich kolegów, nie przewidywałem tutaj żadnych oficjalnych wystąpień, zresztą jestem zupełnie prywatnie, także życzę przede wszystkim dobrej i udanej zabawy. No i oczywiście przygotujcie się na coś takiego jak konkurs wiedzy, błyskawiczny konkurs wiedzy o krótkofalarstwie. No tak przy okazji będziecie mogli pochwalić się wiedzą o naszym mieście przy gospodarze tego miasta, panu burmistrzu Przedrzesu Woleskim. Organizatorzy przygotowali również taki coś jak rejs z katamaranem po jeziorze myśliwskim. Zobaczycie nasze miasto, nasze okolice. Seryjna wymagająca, wspomagająca drukowanie kart QSL, którą prowadzi Józek SQ SP3 SBY. Nieważne na którym dokumencie staniemy, wszystko pójdzie, wszystkie zmiany, które zrobione będą na dowolnym. Trzeba to zrobić. Albo zmniejszamy format tych danych wstawionych tutaj, albo te pola poszerzamy, rozszerzamy. Ten szablon, który tutaj zrobiłem. Generatora i wszystko jest przełożone na to wejście.
pierwsza osoba nie wiadomo, co się stało, tak? Musimy do tej osoby podejść i sprawdzić. Zanim podejdziemy, musimy sprawdzić, czy jest bezpiecznie, tak? W otoczeniu. Sprawdzamy, zakładamy, że jest bezpiecznie, tak? Jest to jakiś trawnik przydrożny przy chodniku. Jak podchodzimy do osoby? Do osoby podchodzimy od przodu. Nie podchodzimy od tyłu, tylko od przodu, żeby ta osoba się nie wystraszyła, tak? Co robimy? Podchodzimy, nachylamy się nad osobą. Pytamy się głośno i wyraźnie, halo, proszę pana, słyszy mnie pan? Sprawdzamy przytomność. Sprawdzamy przytomność, tak? Potrząsamy za bark. Jeszcze raz głośno, halo, co się stało? Ale nie? Mam pytanie. A zwykle osoba leży w innej pozycji. Czy możemy ją przekręcić? Znaczy najpierw sprawdzamy przytomność, nie, tak? Bo jak języka nie później, ma. Później nie ma problemu, możemy przekręcić. Pokażę, jak to się robi. Ja bym go zanosił. Najpierw zrobimy to, że zostanie tak, żeby było widać, tak? Jeśli nam nie odpowiada, nie budzi się, czyli mamy osobę nieprzytomną, tak? Nie wiemy, z jakiego powodu jest nieprzytomna w tej chwili. No, co należy zrobić? Najpierw wzywamy pogotowie, tak? Jeśli jesteśmy we dwójkę, to prosimy osobę daną, słuchaj, wezwij pogotowie, wzywa pogotowie, a my możemy dalej zajmować się czynnościami ratującymi życie pacjenta. Udrażniamy drogi oddechowe. Ręka na czoło, druga ręka na twardą część żuchwy. Odginamy, zaglądając do oczu, czy nie ma nic w jamie ustnej. I mamy trzy zmysły, które możemy sprawdzić, czy dany pacjent oddycha, tak? Czyli zmysł wzroku, patrzymy na klatkę piersiową, zmysł słuchu, słuchamy wydychane powietrze, powiew wiatru i odczuwamy na policzku z mych dotyku, czy jest oddech, tak? Tak jak mówiłem, wzrokiem sprawdzamy, czuciem polika i słuchem, przez 10 sekund sprawdzamy, czy jest oddech. Jeśli osoba leży na boku, możemy też sprawdzić, tak, czy oddycha, tak? Będziemy też widzieć, zaglądać, tak? Przedamy sobie rękę, łapiemy. Cyk i jest na tym, tak? Można zrobić to gościa naprawdę wielkiego, bo używam w sumie siły przeciwwagi. Mogę jeszcze raz? Jeszcze raz? Jeszcze raz? Proszę. Moment. Okej, okay. Jasne, że wszystko możliwe, że ma uszkodzony kręgosłup, ale co jest ważniejsze, czy oddycha, czy ma uszkodzony kręgosłup? Jak ma uszkodzony kręgosłup, to i tak za dużo nie zrobimy, tak? Robimy i tak, to wszystko idzie w tej chwili w osi. Czyli za udo odkładamy rękę, tą rękę musimy najpierw podłożyć, żeby nie złamać, tak? Za udo. Jest w osi wywrócone, tak? Fakt, fajnie by było jeszcze, jakby była jakaś jedna osoba i trzymała gościa za głowę i mu głowę ładnie otworzyła. Czyli ręce odwrotnie i kładziemy. Jak nie ma, robimy to sami, tak? Najważniejsze jest życie. Tak? Ty leż luzem, nie poddawaj się, tak? Już się trochę kurde podmęczy. Tak, tak, dokładnie. Tutaj tu na tą nogę. Tak, nie za wysoko, tam nie za wysoko. Robert patrzy. Co się dzieje? Aaaa, jest to! Udało się. Przemek, co to za namiot? Troszeczkę się przebożę, nie? Zależy to jeszcze raz, jaka waga, nie? Gdzie to złapać? Gdzie to złapać? Okej, przepraszam. Okej, mamy pacjenta nieprzytomnego, pogotowie mamy wezwane. Co się to pogotowie mówi, wiemy, tak? Gdzie się znajdujemy, imię, nazwisko, co się stało z pacjentem. Nie odkładamy słuchawki, dopóki dyspozytor powie, nie przyjąłem zgłoszenie, można się rozłączyć, tak? Jeśli będziemy fajny dyspozytor, to dyspozytor powie, ja was poprowadzę, powiem wam, co robić dalej. Czyli włączamy się na głośno mówiący, kładziemy sobie telefon przy uchu pacjenta, dyspozytorem jesteśmy do czasu, dopóki pogotowie nie przyjeżdża. Często gęsto tak się zdarza, że my z pogotowia przyjeżdżamy i rzeczywiście ten dyspozytor cały czas rozmawia z tą osobą, nawet starszą, tak? I tłumaczy mu, co ma robić, tak? I słyszy nas, że my dojeżdżamy, mówi, słuchaj, już jest karetka na miejscu, także rozłączamy się, tak? Często gęsto tak się zdarza. Dwóch wdechów powietrza, tak? Uciśnięcia klatki robimy z częstotliwością do 100 uciśnień na minutę, na głębokość od 3 do 5 cm. Środek klatki piersiowej, dolna część mostka, nasadą dłoni układamy na środku, drugą ręką dokładamy rękę, żeby zwiększyć siłę nacisku, prostopadle do pacjenta i wykonujemy 30 uciśnięć. Częstotliwość, tak jak mówiłem, do 30, do 100 na minutę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 10, 11, 12, 13. Jeśli mamy drugą osobę do pomocy, to zawsze ta druga osoba może też liczyć, tak? 30, tak? Jest 30 uciśnięć. Następnie przechodzimy do oddechu. Fajnie jest mieć
taką maseczkę. Ja już mam rozpakowaną tą maseczkę. Tą maseczkę można kupić w każdej aptece. To jest nasze bezpieczeństwo, prawda? Nie dotykamy wtedy ust pacjenta. Mamy maseczkę, możemy robić wentylację bezproblemową. Jeśli spotykamy osobę, która leży, nie wiadomo kto to jest, jak jest. Często gęsto jest jakaś ślina, jakieś wydzielenie z ust. Możemy odstąpić od tej wentylacji. Zostańmy przy uciskaniu klatki piersiowej. Podczas uciskania klatki piersiowej następuje samoczynna również wentylacja. Nie jest to wentylacja taka, jaka powinna być do końca, ale działamy, ratujemy życie, prawda? Jeśli mamy coś takiego, używamy coś takiego. Jeśli to jest ktoś z naszej rodziny, ktoś z naszego otoczenia, któremu wiemy, że nie ma problemu, nie musi być maseczka, pokażę teraz, jak to się robi. Tak samo, ręka na czoło, udrażniamy drogi oddechowe, tak jak robiliśmy. Odginamy. Zatykamy nos palcami, swoimi ustami obejmujemy usta poszkodowanego i wpuszczamy oddech. Od 500 do 800 ml powietrza ma być, tak? Czyli to jest zawartość ust i jeszcze troszkę, tak? Do kolegi, a tam jest mój kolega. Wpuszczamy. Przy wylocie powietrza pamiętajcie, żeby nos ten otworzyć, żeby te powietrze się samoczynnie fajnie wyszło, tak? Taki wdech powinien trwać około do 1,5 sekundy, tak? I jeszcze raz robimy. I przystępujemy dalej do reanimacji, tak? Czyli do uciśnień. 32, 32. My tu jeszcze mamy fajną rzecz, która w tej chwili coraz bardziej jest propagowana, coraz bardziej wchodzi, AED, tak? To jest AED do treningów. I to AED już jest w większości właśnie dużych marketów, na stacjach, CPN-ów się znajdują. Wszystkie jednostki Straży Pożarnej Państwowej mamy to. W tej chwili jest projekt, zakupujemy nawet do OSP, także jednostki OSP też to będą miały. No i jest coraz więcej tego, prawda? Jak to robimy? Jeśli to dostarcza, ktoś nam dostarczył te AED. Może mi pani pomóc? Proszę. Ja reanimuję, otwieramy i słuchajcie, to wszystko powie. Ja sobie reanimuję dalej pacjenta, a pani będzie robiła to, co robi ten. Moment, czekać chwilę. Rozerwij opakowanie i wyjmij elektrody. Jeśli już otworzymy te AED, to od tej pory już słuchamy tylko tego AED, tak? Robimy dokładnie to, co nam mówi. Rozerwij opakowanie i wyjmij elektrody. Odkryj jedną elektrodę od plastikowej osłony. No, tak, to już pani odkleiła, tak? Bo tu jest to plastikowa elektroda od plastikowej osłony. Pomieść jedną elektrodę w górnej części odsłony. I to tak umieszczamy. Pomieść jedną elektrodę w górnej części odsłony. Zauważcie, że ona wszystko mówi, tak? Proszę wziąć panią przy stole. Pomieść elektrodę w górnej części odsłony. To są plastikowe osłony z drugiej elektrody i umieść elektrodę w dolnej części odsłonięcia klatki piersiowej zgodnie z rysunkiem. Nie dotykaj pacjenta. To jest ten moment, który pani powinna też powiedzieć, że nie dotykasz, tak? Nie dotykam pacjenta. Nie dotykaj pacjenta. Analiza rytmu serca. Analiza rytmu serca. I on sprawdza, czy będzie wciąż zalecany, czy nie. Wskazanie defibrylacja. Przy ładowaniu pamiętamy, że jeszcze możemy... Proszę się odsunąć. Naciśnij migający przycisk, aby zastosować wstrząs. I w tej chwili jest bardzo ważna rzecz, na którą trzeba uważać. Proszę się pani jako która obsługuje to, przycisk, aby zastosować. Musi pani być pewna, że nikt pacjenta nie dotyka, tak? Bo w tej chwili będziemy uderzać prądem w człowieka. Jeśli go uderzymy, a ktoś dotknie, ten prąd przyjdzie na nas i będzie nie jeden, a dwóch poszkodowanych, tak? I jeśli pani będzie trzymała rękę na przycisku, nie dotykasz pacjenta, sprawdzamy. Wstrząs zastosowany. Będzie wyładowanie, tak? Wyładowanie zrobiliśmy, pacjenta troszkę rzuciło pewnie i przystępujemy dalej do reanimacji. Teraz o tyle będzie fajnie, że zaraz... Ile volt go podwyższył? Volt? Tu chyba jest 200... No zaraz. I teraz zauważcie, jest rytm serca, który mamy uciskać, tak? Czyli już nie musimy liczyć w tej chwili, tylko uciskamy rytm serca. Dokonaj sztuczny oddech. W tej chwili już nie musimy liczyć, ona nam wszystko mówi, tak? I całość to robimy, tak? Robimy to do tego czasu, dopóki nie uzyskamy właśnie, czy poszkodowany nam uzyska świadomość i krążenie, przywróci lub przyjedzie pogotowie, tak?
My wykonujemy ją skutecznie przez około 2 minuty. Później ta reanimacja już nie jest tak skuteczna, tak? Jest wykonywana dalej, ale już nie jest tą efektywnością, która powinna być, tak? Mamy takie w pogotowiu jak specjalne autopulsy, które wkładamy pacjenta na ten autopuls, wpisamy go pasem i on sam uciska, tak? I on będzie uciskał przez tyle czasu, ile będzie, i będzie robił to z idealnym rytmem, tak? Ale mówię, no tutaj niestety autopulsem nie jesteśmy i musimy sobie zrobić. Jeśli mamy osoby dwie, trzy, zmieniajmy się, tak? My ostatnio byliśmy też przy reanimacji z chłopakami, było nas sześciu, każdy reanimował, tak? Bo czekaliśmy dosyć długo na pogotowie, na zmianę. Sukcesem było to, że wyciągnęliśmy pacjenta, tak? I teraz kierunek. Nie ma kierunku. To jest kierunek. A jak tam przejść przez? A trzeba wyjść bramką. Bramką trzeba wyjść. Inaczej się nie da. Ty jesteś mi, to jest nasz dom, tu jest ten budynek. A ty brama i furtka. I może być tutaj schowany. Jest, jest. 15 osób na łódkę wchodzi i nie weźmie więcej. Bo tam nawet dziecka liczą na korpowę. Uwaga, nie wolno używać niecenzuralnych słów. Zagryź zęby mocno na karku przeciwnika, też nie. Uwaga, uwaga. I start! No jest. 30 centymetrów prowadzą krótkopalowcy. Jest zwycięstwo! Jeden. Co za strażaka? Popatrzcie, kochani. Co się stało? Ten wzrok mówi wszystko, zdecydowanie. Prowadzą krótkofalowcy. I to jest niespodzianka. Nisko, nisko, nisko na nogach. O proszę, jaka technika. Noga o nogę. Zobaczcie, jak strażacy to robią. Uwaga, start! Oj, i teraz strażacy. Albo w tą, albo w tą. 20 centymetrów prowadzą strażacy. 30 centymetrów. Jeszcze trochę! Brawo strażacy, a tam ekipa techniczna. Dziewczyny, masaż antem. Dokładnie, dokładnie. Nisko na kolanach. Strażacy mają technikę, zobaczcie państwo, jak but o but się opiera. To tak, dokładnie. Oni ćwiczyli, to mają 24 godziny, jak mają służbę, to ćwiczą, nieraz słyszałem. Uwaga, i strażacy, a tam waga, prawie pół tony. Uwaga, uwaga. Start! Tak, coś się z wami chłopy stało. Jaka ekipa, te nogi, te. Brawo panie, z ekipy technicznej krótkopalowców. Ale było. 2-1 zwyciężył. Drogie panie, a teraz wy zbierajcie się, wszystkie ile was jest i macie pokonać tych oto mistrzów. To co, będzie czy nie? Będą panie, zbierzecie się? Start! O, teraz coś jest. O, tak jest, maskotanie, proszę! Panie, nie dajcie! Nie! Brawo! 1-0 panie prowadzą! Powiedzieliśmy, że panie mogą wszystko. Start! No co jest? 2-0 panie wygrały! Dokładnie! 2-0 panie wygrały. Czy są jeszcze chętni, panowie, którzy chcą zmierzyć się z paniami? Jesteście?
tak się przejść.